Pomyślmy o przyszłości. Najserdeczniej zapraszam słuchaczy Radia Maryja na narodową pielgrzymkę, w czasie której będziemy się modlić w intencji wolnego narodu, wolnych i szczęśliwych rodzin, wolnych rodaków w kraju i poza jego granicami. Stroną Pani Jasnogórskiej będziemy prosić Boga o uzdrowienie rodzin z uzależnień. Pamiętajmy, że wolność to dar, o który trzeba się stale troszczyć. Rozpoczynamy 17 czerwca o godzinie 16:30. Całą noc będzie czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w Bazylice Jasnogórskiej. Nasze spotkanie zakończy się w niedzielę o godzinie 11 uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem prymasa Polski. Moi kochani, serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia na Jasnej Górze 17 i 18 czerwca. Jest 13. Tu Radio Maryja. Zajścia podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie to efekt nakręcania spirali nienawiści przez PO i Nowoczesną, powiedział wiceszef MON-u Michał Dworczyk. W sobotę na krakowskim przedmieściu kilkadziesiąt osób zakłóciło wchody upamiętniające ofiary, usiadło na jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki. Wśród kontrmanifestujących był Władysław Fraseniuk, który, jak podała policja, odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Grożą za to nawet 3 lata więzienia. Minister obrony Michał Dworczyk uczestniczył w uroczystościach religijno-patriotycznych od 10 kwietnia 2010 roku i, jak mówi, nie budziły one dotychczas kontrowersji. Ostatnio atmosferę podgrzewa opozycja totalna, która, nie szanując uczuć rodzin, nie okazując żadnego szacunku osobom, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku, stara się nakręcać spirale nienawiści. Nie wiem, do czego to doprowadzi. Mam nadzieję, że politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej pamiętają się. Wciągane są te przedsięwzięcia, kolejne osoby. No teraz pan Fraseniuk został wciągnięty. Jest to absolutnie szkodliwe działanie i nieodpowiedzialne, bo przypomnijmy, już raz doszło do tragicznego wydarzenia. Po tym, jak właśnie ta spirala niechęci, nienawiści była nakręcana przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, doszło do jednego w historii III Rzeczpospolitej mordu politycznego. Były działacz Platformy Obywatelskiej zastrzelił pracownika Biura Prawa i Sprawiedliwości. Sobotniej kontrmanifestacji zorganizowanej przez tzw. obywateli RP i wsparciu totalnej opozycji policja skierowała 91 wniosków za zablokowanie jezdni na drodze marszu osób biorących udział w miesięcznicy smoleńskiej. Mimo to tzw. obywatele RP zapowiadają kolejne kontrmanifestacje. Prezydent Andrzej Duda odznaczył bohaterów czasu pokoju. To osoby, które wykazały się odwagą, niosąc pomoc innym, narażając swoje bezpieczeństwo. Uroczystość wręczenia odznaczeń miała miejsce w Pałacu Prezydenckim. Podczas niej prezydent określił postawę odznaczonych jako dowód humanizmu i człowieczeństwa. Andrzej Duda dziękował też za ich szlachetność. Dzisiaj jest uroczystość, która ma jednak wyjątkowy charakter. Uroczystość wyróżnienia, odznaczenia bohaterów czasu pokoju. Ludziom, którzy nieśli pomoc bliźnim, współobywatelom, jak kto woli, nie zważając na własne interesy, na własne bezpieczeństwo, wykonując służbę. Ogromnie za to dziękuję. To niezwykle ważne, bardzo często też i trudne zadanie. Balansowanie na granicy swojego osobistego bezpieczeństwa, życia, zdrowia. To wielki dowód humanizmu, to wielki dowód człowieczeństwa. Krzyż Zasługi za dzielność pośmiertnie otrzymali Marek Giro i Przemysław Piotrowski. Medal za ofiarność i odwagę został przyznany z kolei m.in. podporucznikowi marynarki Piotrowi Bidzińskiemu, Ryszardowi Ciszewskiemu. Pierwsze odznaczenie przyznawane jest za zasługi w ratowaniu mienia, drugie za ratowanie życia ludzkiego. W tym tygodniu rozpoczną się pierwsze negocjacje w sprawie płacy minimalnej. Rząd zaproponował, by od nowego roku wynagrodzenie wzrosło o 80 zł,
cylindr wynosiłoby 2080 zł. Związki zawodowe domagają się jednak co najmniej dwa razy większej podwyżki, czyli o 160 zł w przypadku Solidarności. Z kolei przedsiębiorcy mówią o 50 zł. Do 15 czerwca rząd ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji swoją propozycję w sprawie wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Propozycja Solidarności to realizacja wcześniejszych zapowiedzi i jest poparta o dokładne wyliczenia, podkreślił wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Bogdan Wiś. Te 160 zł, które my proponujemy, wynika z tej naszej wcześniejszej propozycji, którą złożyliśmy w sprawie dochodzenia do wysokości 50% średniego wynagrodzenia. I biorąc pod uwagę wysokość wzrostu PKB, no to tak, tak nam akurat wychodzi. Między 140 a 160 zł. I taka jest nasza propozycja w tej chwili. Bo pracodawcy, którzy będą proponować tak 50 zł, i tak powiem, nie popisują się specjalnie. Argumentacja niektórych, że to nie ma takiego wzrostu wydajności, no to jest takie ośmieszanie się, ponieważ ta wydajność od wielu lat zdecydowanie rosła i jakoś wtedy pracodawcy też nie byli za podwyższaniem płacy minimalnej. Także to jest żaden argument. Natomiast minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć o 50 groszy i wynieść 13,50 zł. Rada Dialogu Społecznego będzie miała 30 dni na wynegocjowanie wspólnego stanowiska. Przy braku porozumienia wysokość przyszłorocznej podwyżki ustali Rada Ministrów. Ostateczny termin to 15 września. Na koniec przenosimy się na Litwę. Tam rozpoczęły się dziś największe w tym kraju tegoroczne międzynarodowe ćwiczenia wojskowe Żelazny Wilk. W manewrach udział weźmie ponad 5300 żołnierzy z 9 państw NATO, w tym z Polski. Ćwiczenia są dla jednostek wojskowych państw NATO sprawdzianem stanu przygotowań do realizacji zadań bojowych i zgrania pododdziałów podczas prowadzenia różnego rodzaju działań. Manewry, poinformowało litewskie Ministerstwo Ochrony, będą też m.in. okazją do sprawdzenia koordynacji przerzutu sił przestrzennych Suwalki. Międzynarodowe ćwiczenie wojskowe Żelazny Wilk organizowane są corocznie. W tym roku po raz pierwszy uczestniczą w nich jednak batalionowe grupy bojowe NATO. Ćwiczenia te są również integralną częścią ćwiczenia Cyber Strike 2017 realizowanych jednocześnie w państwach bałtyckich i Polsce. Manewry potrwają do przyszłej soboty. Weźmie w nich udział około 70 polskich żołnierzy. Zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnym deszczem i burzami, lokalnie możliwy grad, bez opadu i burz, tylko na południowym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna od 17-20 stopni na północy do 28 stopni na południu. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu, okresami dość silny, w porywach do 65, a w rejonach burz do 80 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Na barometrach w Warszawie 995 hektopaskali ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W parafii pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panno oraz w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chaczowie w archidiecezji przemyskiej odbędzie się spotkanie Rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Orędzie Pani Fatimskiej w wykonaniu dzieci z ochronki świętego Józefa w Chaczowie. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat kult Matki Bożej Bolesnej w parafii w Chaczowie. Gości rozmów będą ksiądz profesor dr habilitowany Stanisław Nabywaniec, wykładowca na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, ksiądz dr Zbigniew Głowacki, doktor prawa kanonicznego, ksiądz prawa Kazimierz Kaczor, emerytowany proboszcz parafii Kaczów i ksiądz Adam Zaręba, proboszcz parafii Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chaczowie. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 19 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. 26 czerwca w parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Czernikowie. 31 lipca w Sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
wyjaśnił, dziennikarskie, retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne. Proszę Państwa, więcej możecie się dowiedzieć, pytajcie, telefonując od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15, pod numerem telefonu w drugiej 56 610 7200. 56 610 7200. Możecie Państwo też popatrzeć na portal Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wskasim.pl. Szukajcie Państwo więcej informacji, przekazujcie dalej. Właśnie młodzież jest przyszłością. Kochamy Polskę, starajmy się o dobre wykształcenie, ale i dobrą formację osobowości, formację ducha, sumie, a wtedy będzie wszystko dobrze. Ta młodzież przemieni Polskę na lepsze, ale to zawsze od każdego z nas. A no, teraz bramę przestawiają, będzie 10 metrów dalej. Nawet Rysia był tutaj, patrzył się, co tu się dzieje. Kiedy? Był w niedzielę? Nie, za sobotę było, w sobotę. No. Wychodziło mi się i o czwartej, no jak to? I o czwartej zawsze jestem na nogach. Drodzy Państwo, poniedziałek, 12 dzień. A to ja wiem, że są. Ja wiem, że są kamery. Nie, chodź, o czwartej mu się było. O 11, a 12, a 4, no dobrze, będę częściej, o drugiej wyjdę, trzeciej. I w ten sposób chciało, nie wiem, przerwać, powiedzieć, że istnieją. No wyjdę, to wyjdę, o pierwszej, o drugiej. W samym środku nas. O pierwszej, o drugiej, specjalnie w samym środku nocy, bo ja rozumiem, że... No ja wiem, tam są trzy kamery, tam są trzy kamery. Tylko, że widzisz, oni mają te kamery, ale... No, ale widzisz, oni to robią specjalnie, bo jak była informacja, że był facet przed toalety, to oni tego nie raczyli sprawdzić, a takie coś... Dobra, będę o drugiej, trzeciej, to w samym środku nocy wyłazić. No. No wyjdę, trzy razy w środku nocy. W środku nocy. Na razie, cześć. O zaprzestanie organizowania wyścigów. Proszę zauważyć, no, to jest dla mnie, bo przyznam się szczerze, jak czytam tę informację króciutką, to na razie z Polskiej Agencji Prasowej, to odpowiało przerażenie. Wszędzie tu chcę, aby zaprzestać, pamięci, oddawania pamięci tym, którzy oddać największą wartość społeczną. To może będzie jeszcze o krok od tego, że w ogóle przed tym może zaprowadzić się do tego Bożego Ciała, prawda? Ale mieliśmy takie przy domu, przypominam, wygląda przez kilku lat, gdy na tą posłanym Platformę Obywatelskiej Gdańska. W tym
zasługarzyści zbudowali jakąś budowlę, jakiś ołtarz zbudowali na ścieżce rowerowej, gdzie jest przeszkadza w uprawianiu sportu o poranku. Thank you.
zwiększać te protesty. W ramach chociażby pana Frasyniuka Sobolnia, który dopuścił się zdaniem policji czynnego ataku na funkcjonariusza, to postępowanie będzie prowadzone. I proszę zauważyć, od razu w mediach tak zwanego mętnego nurtu przypuszczono totalny atak na wszystkich wokoło, że to legenda Solidarności została aresztowana i teraz będą występować w obronie Frasyniuka. Ale nic takiego nie miało miejsca. To są ludzie, którzy podbierają się kłamstwem, a to, co jest podparte kłamstwem, ma bardzo grząski grunt, ma wręcz gliniane nazwy, czy później narracja i ta retoryka ze strony totalnej opozycji po prostu się zawali. No właśnie, totalna opozycja to jest takie sformułowanie bardzo trafne. No panie pośle, bo popatrzmy tak, jakby streszczając to, co się dzieje. Jeśli się wszyscy jeszcze gromadzą w kościele, jest msza święta, kazanie, jakoś to jest do przełknięcia, tak mówiąc kolokwialnie. Natomiast problem się pojawia, kiedy wychodzi tutaj ta konkretna grupa, idąc razem, powiedzmy, w takim zwartym szeregu, niosąc ten transparent z przodu, prawda, Smoleńsk, pamiętamy, czy tak dalej. I w tym momencie jakby nie, diabeł wstępuje w tych właśnie, co siadają, jak te gołębie ociężałe, nie chcę porównać do takich pięknych ptaków, ale na tą ziemię widzą, że idzie ta grupa, że ona się przemieszcza i po prostu, żeby nie doszło tego apogeum dla nich chyba przeżycia, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński przemawia, prawda, wychodzi jako ten, no, można powiedzieć, przedstawiciel tej grupy, tych rodzin, bo przestał, stracił najbliższych. Mówi, po prostu mówi, przemawia, no, już nie abstrahując od treści, sam fakt, że występuje, po prostu dla niektórych to jest woda na młyn i do gorączki doprowadza. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to już tyle tygodni, tyle miesięcy. Ale to się jest coraz dalej i wręcz przyznam się szczerze, że ta grupa takich frustratów wręcz politycznych idzie jeszcze wciąż dalej, bo proszę zauważyć, co było w ubiegłym miesiącu podczas majowych obchodów miesięcznicy smoleńskiej. To właśnie te osoby przyniosły białe róże, które od tamtej pory stały się, kiedyś była róża biała symbolem czystości i niewinności, dziś stała się symbolem wręcz nienawiści. A do tego jeszcze ktoś się nie, jakoś tak nie wywaliło to, bo tam tam wiercili, że to 4 razy wywaliło. To jakaś taka średnia wiertarka, nie? Nie. Te działania, które podejmuje policja, absolutnie są adekwatne w stosunku do tego, jak zachowują się te osoby, a zachowują się w sposób bardzo agresywny. Bo jednej z tych stron z rzeknią z przejścia, a z drugiej strony występowanie w mediach, jeszcze raz powtórzę, tego tak zwanego mętnego nurtu na konferencjach prasowych i mówienie wprost. To jest taki rechot ludziom w twarz i mówienie wprost, że oni nie będą stosować prawa, oni będą łamać prawo, mają tego świadomość, bo wiedzą, że poniosą konsekwencje. Ta sytuacja również musi ulec zmianie, bo jeżeli te osoby występują przeciwko obowiązującym przepisom prawa, jeżeli te osoby sprowadzają zagrożenie na tych wszystkich, którzy chcą się modlić, chcą występować w tej inicjatywie modlitewnej, to przede wszystkim powinni się zastanowić, pieczenie i śledzenie. Z kolei do pana leci przez Robert wspiera on. A oni pomaga w przywróceniu w Warszawie, gdzie mogą przeprowadzić tego rodzaju podobne protesty. Przecież nie muszą robić tego w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym zwanym Zwarciu, z tą naszą grupą, która oddaje część pamięć ofiarom katastrofy smoleńskiej. Ale te działania, które są podejmowane kiedyś przez komitet, tak zwany Komitet Obrony Demokracji, dziś przez obywateli RP, jest nakierowane na to, żeby dochodziło do sytuacji, w których policja będzie musiała używać siły, kiedy oni będą musieli przeruszać inne miejsca, kiedy policja będzie musiała prowadzić takie działania, żeby umożliwić przejście z katedry świętego Jana pod pałac prezydencki. To są działania, które są podyktowane bezpieczeństwem i również wymaganie prawa, ale za chwilę dowiemy się, że ci ludzie, pan Frasyniuk na czele tych osób, zaraz się skarżyli do Brukseli, zaraz się skarżyli do... Trzeba patrzeć się na to, co jest, a nie na to, tego nie ma. Przepisy prawa, jakby w Polsce miała być łamana konstytucja, jakby w Polsce nie było możliwości do swobody.
tym, że tak powiem, historii, panie pośle, panie z tego pokolenia, ja też, również, kiedy pamiętamy jeszcze przecież te relikty tamtego systemu, mamy pułkownika Mazgułę, który był żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego, mamy działacza Solidarności, przebraną siostrę zakonną z Kucii w Łęcuchem, nie wiem, jaki teatrzyk chcą tutaj pokazać. I swoją też drogą, no, tutaj w są te nagrania, może do nich jeszcze będziemy przy końcu programu, ale chodzi o to szerokie pasmo nagrań w restauracji Sowa i Przyjaciele i tutaj taka, no, że tak powiem, karkołomna jakaś tutaj akrobatyka jakaś w tłumaczeniu, że powiedzmy, że to są słowa tylko i tylko towarzyskie. Tak. Imieninowej u księdza Kazimierza. No tak, właśnie. Ale... Proszę zauważyć te rozmowy, które się odbywały i te ostatnie taśmy, które zostały w ostatnich dniach upublicznione, ale również te wcześniejsze, one bardzo precyzyjnie i celnie pokazują, jak funkcjonowało państwo teoretyczne Platformy Obywatelskiej. Bo to pokazuje mechanizmy, jakimi kierowano się podczas podejmowania decyzji. To decyzji począwszy od decyzji kadrowych, skończywszy na decyzjach finansowych, które bezpośrednio były nacelowane na takie działania takie niemalże korupcyjnego. Bo jeżeli ksiądz Kazimierz Sowa precyzyjnie wskazywał, że i na przykład dokonywał gradacji hierarchów kościoła, że ci to są pro-platformiani, to trzeba ich wspomagać, a ci nie, no to oczywiście nie będą wspomagani. Jeżeli wskazywali, że na przykład ktoś tam, jeden z członków zarządu czy członków rady nadzorczej spełniał swoje dziecięce marzenia, żeby mieć samochodem Porsche, no to dlaczego akurat miał je jeździć jednym samochodem Porsche, jak mieli dwoma samochodami Porsche? No to obnaża absolutnie ówczesną władzę Platformy Obywatelskiej, takie totalne zepsucie tej władzy. Jestem przekonany, że wszystkie... Właśnie, bo oni się patrzą na to, czego nie ma, a to co jest, to tego nie widzą. Patrzą się na to, czego nie ma, a to co jest, to oni tego nie widzą. Faryzeusze. Kłamała wtedy. Jeżeli mówiła
Kopacz kłamała. Także widzicie Państwo, świat faryzejski, świat faryzeuszy szukają na przykład, tak jak u Jezusa, czegoś, czego nie ma, a to co jest, to nie widzą. Polska to jest, proszę Państwa, taka podzielona, ale średniowieczne jeszcze te reperkusje mamy, średniowieczne reperkusje, dosłowność, taka dosłowność, że wymodlić się, poruszające, wyklepać, wytrzepać, dokładnie, jak 100 razy, no to trzeba się 100 modlić, bo jak ktoś tak spojrzy na tę modlitwę, żeby westchnąć, tak westchnąć do Boga, to nie ma, tylko po prostu musi
Musi wyliczyć, musi wyliczyć. 100 razy zdrowaśki. 100 razy zdrowaś, znaczy Ojcze Nasz. 100 razy Święta Maria, no przecież modlitw jest pełno. Po 100 razy, po 100 razy, po 100. Nie 99, nie 101. Bo to już tak wyliczone dosłownie i błędnie. Potrafią
sami na siebie zapracować, przeszedł to bardzo elementem i jeszcze uczciwie rozliczyć się z kurterem. By tylko im nikt tak zewnątrz, jak wewnątrz nie przeszkadzał. No potrafią zapracować na siebie. Polacy potrafią być uczciwi, ale jednak ten pęd taki faryzejskiej precyzji, dokładności wyliczania cyfrowego, a nie ma serca, nie ma duszy, nie ma uczucia, duchowości, jakiegoś ducha nie ma, tylko takie to wszystko wyliczone, jak 100 razy zdrowaś Mario, to 100 razy zdrowaś Mario. Oni liczą, oni zapisują, ci katolicy, i mówią tak, Jahwe nas nie widzi, no bo oni w Jahwe to w ogóle nie wierzą, ale Jahwe wszystko widzi, Jahwe zna serca, bada wątrobę, bada serce i wątrobę. Pismo Święte mówi, bo ja tak mówiłam, co mi leży na wątrobie, no to specjalnie przymierzałam się do tego tematu, nerki i wątrobę. Jak wybada? Branże i grupy społeczne, które przez działanie organizacji już zostały wcześniej dotknięte. I schemat jest za każdym razem. Proszę na nas zwrócić swoją uwagę. Tak słucham? Już kilka razy. Przyjąłem, w Polsce mieliśmy wcześniej do czynienia. Środowiska lewicowo-liberalne reasumując, jednego dnia domagają się prawa do zabijania nienarodzonych, do zabijania starych czy chorych, a drugiego dnia protestują przeciw nieludzkiemu traktowaniu zwierząt. Czy to jest paradoks? Owszem tak, ale jest zaplanowane, wydaje mi się, bo przewartościowanie zasad etycznych, w tym humanizacja przyrody i dehumanizacja, nawet animalizacja człowieka, to jest ważny element do nowego świata. Mówiąc wprost, jest to element ideologii New Age. Przeciw staremu porządkowi na naszych oczach toczy się wojna. To jest jeden z odcinków tego frontu. A wojna to jest, co prawda niewypowiedziana, jest jeszcze cicha, liczona na dekady albo języki, ale jednak przerażająco groźna. To jest, proszę o tej wojna o umysł i duszę. To jest po prostu wojna na dobrym względem. Właśnie kolejna osłona też tutaj, nawet takim taką rzeczywistością jak zwierzęta futerkowe, ci terroryści ekologiczni się chcą posługiwać, no można powiedzieć... No ludzie muszą mieć dosłowne futerka, dosłowny sposób myślenia, a więc prymitywny i w sumie nieartystyczny, bo żeby coś zrobić jako futerko sztuczne, to może być ładniejsze. Może być piękniejsze, może być dowciapne, może być wymyślne, ale nie, ludzie muszą mieć dosłowne, bo to jest drogie, bo to jest prawdziwe, bo to jest, wiesz. To, co jest prawdziwe, to okazuje się bardzo sztuczne, okazuje się bardzo nieprawdziwe, także no, chcieli być mądrymi i po prostu, wiesz. Dziękuję bardzo za komentarz, panie doktorze, za przedstawienie tej sprawy, bardzo ciekawie, odpowiedzi aktualności dnia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, doktor Wania, nasze ucha, Akademia Finansów i Dysystula. Mówiliśmy na temat właśnie uchwały. Na razie w Czechach zakazu prowadzenia ferm hodowlanych zwierząt futerkowych. Dziękujemy za rozmowę, pozdrawiamy i to jest kolejny temat.
odbywa spotkania ministrów spraw wewnętrznych, wyszehradzkie, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tematem rozmów w Belwederze w Warszawie jest m.in. podsumowanie działań polskiej prezydencji na tym właśnie spotkaniu. W trójkąta wyszehradzkiego Polska objęła roczne przewodnictwo 1 lipca właściwie ubiegłego roku. I tutaj mamy teraz konferencję pana ministra NSW i Mariusza Błaszczaka. Posłuchajmy. Tak, żeby się podlizać do Pana Boga Jehowy, to na pewno nie tędy faryzejstwem, tylko sercem. Prawdą, szczerością, sprawiedliwością, miłością. No nie wiem, czy ten dosłowny system faryzejski, czy ten dosłowny system katolicki się ostoi pod naporem Unii Europejskiej. Unia Europejska stara się być taka ludzka, pomagać ludziom, uciekinierom, uchodźcom pomagać. No nie ma racji, nie ma racji. I ten kierownik, ten Sobieszek nie ma racji, tamten nie ma racji. Ludzie mają oczy, widzą, widać bramkę jedną, bramkę drugą, bramkę większą, bramkę mniejszą. Widać. No ale to, co, że nic tu się nie dzieje, ale to, że coś było, to tego nie radzą sprawdzić. Także to jest mafia złodziejna. A żeby jeszcze mówić, żeby jeszcze nie rozdmuchiwać, żeby światło nie było, bo my to pamiętamy, że światło nie było, no to kierownictwo kazało nie włączać światła, aby było ciemno. No to jeżeli było ciemno, no to okazja, czyli złodzieja. To nie musi być nawet mafia. Ale okazja czyni złodzieja. Dziękuję. To była konferencja.
pana ministra Marszałka Szczaka, przypomnij w Warszawie odbyła się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych grupy wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Także Polska ma bardzo dużo po faryzeuszach ze względu na dosłowność, na wyliczanie, modły sztuczne, nieprawdziwe, nie z uczuciem, nie z sercem, tak to to będzie. Ciemne mroki średniowiecza, proszę Państwa, ciemne mroki. Przecież tam też Boga wcale nie było. Jak to diabeł chytnie, chytrze zrobił, że niby modlą się do Boga, wcale się do Niego nie modląc. I 100 razy, i 200 razy, zdrowaś Mario. I niech będzie i 1000 razy, zdrowaś Mario. I co z tego, że oni się modlą? Co z tego, że oni się modlą? Śmieje się przez łzy.